W sobotę 2 września doszło do aresztowania Ihora Kołomojskiego, swego czasu chyba najbardziej wpływowego ukraińskiego oligarchy. Przypuszcza się, że to właśnie on wystrugał ziemniaka Wołodymyra Zełenskiego i jego otoczenie polityczne, no bo jak ma to nie patrzeć, partia Sługa Narodu, która aktualnie zarządza Ukrainą, wzięła swoją nazwę wprost od nazwy serialu, w którym Wołodymyr Zełenski grał prezydenta i producentem i promotorem podczas kampanii wyborczej były media Ihora Kołomojskiego. To jest tak, jakby w połowie lat 90. Zygmunt Solorz wypromował i na tyle wypromował, że dostałaby się do koryta partia polityczna nazywająca się Miodowe Lata. Tak na przykład. Chociaż na końcu pewnie zrobiłby się z tego świat według kiepskich. No ale dobrze. W dzień aresztowania Ihora Kołomojskiego minister sprawiedliwości Ukrainy Denis Kolyaska stwierdził tak. Dzisiejszy dzień można określić mianem końca ery oligarchicznej. Srali muchy, będzie wiosna. Natomiast jeden z obrońców Ihora Kołomojskiego stwierdził, że ten ubrał dresik, bo ma nadzieję, iż sprawa szybko zostanie wyjaśniona. Witam Was. Zaczynamy od momentu aresztowania. Oto jakie postawiono zarzuty. Artykuł 190, oszustwo, oraz artykuł 209, legalizacja prania pieniędzy. Co warto zauważyć, w odróżnieniu od zeszłorocznej wizyty funkcjonariusze nie popindalali już po domu Kołomojskiego w skarpetkach, czyli zaprezentowano prawdziwy pokaz siły. Четвертої статті 190 Кримінального кодексу України, вчинення до 11.08.2023 року, а також використання розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі злоупотреби з мовою групи осіб, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу. Natomiast na sali sądowej była już pełna kulturka. Sędzia przychylił się do wniosku Ihora Kołomojskiego i stwierdził tak. Mogę się gimnastykować ile chcę, ale jeśli tylko mi każesz, to to zrobię. Nie. Znaczy, ja poproszę. Mnie można zdjąć, z kilku ja zrobię. A jeśli zaprzeczycie, to... Najprawdopodobniej chodziło o przychylenie się do wniosku Ihora Kołomojskiego, by rozprawa toczyła się w trybie zamkniętym. Ustalono także środki przymusu, czyli albo 2 miesiące aresztu, albo grzywna w wysokości 509 milionów hrywien. Na tu i teraz Kołomojski nie chce płacić, adwokaci będą szukali dziur proceduralnych. Sąd nie określił nawet, na jakie konto, do którego sądu mają zostać przelane te środki. To po pierwsze. Po drugie, sędzia śledczy nie ma kompetencji do ustalania miejsca przetrzymywania danej osoby. O tym decyduje organ dochodzenia przygotowawczego. Jest osoba odpowiedzialna. Czym kierował się sąd? Chcę zobaczyć wyroku, zaznaczył Aleksander Łysiak, jeden z prawników Kołomojskiego. No jednak nie czarujmy się. Dla Kołomojskiego 500 milionów hrywien to są śrubki. Szacuje się, że na wałku związanym z wyprowadzaniem pieniędzy z PrivatBanku zarobił 5,5 miliarda hrywien. A przecież wałków najprawdopodobniej jest o wiele więcej. Z części nawet nie zdajemy sobie sprawy. Tutaj taki rodzynek z zeszłego roku. Po tym jak Rosjanie najechali Ukrainę, ukraiński państwowy operator energetyczny UkrEnergo wysyłał po preferencyjnych cenach energię, sprzedawał po preferencyjnych cenach energię jednej z firm Kołomojskiego, która handlowała energią. No i tak spółka Kołomojskiego odsprzedawała energię po wyższej cenie, ale już rachunków dla UkrEnergo nie regulowała. I to wszystko trwało tylko 2 tygodnie, bodajże 140 milionów hrywien państwo ukraińskie jest w plecy. No nie możemy zapominać, że w tle mogą stać się służby amerykańskie. W końcu, kiedy 3 lata temu przetrzepano jego amerykańskie interesy, firma Optima Cleveland,
Zarekwirowano wszystkie nieruchomości, w które inwestował, ale to była cały czas gra w kotka i myszkę. W końcu on wtedy uciekł do Izraela i z Izraela, kiedy już ekipa Sługi Narodu została zainstalowana, uciekł na Ukrainę. No tyle, że teraz Ukraina jest bardzo uzależniona od pomocy Amerykanów i wyobraźcie sobie, że na kilka dni przed aresztowaniem Komorowskiego ukraińskie służby antykorupcyjne pojechały na konsultacje ze swoimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, co dla Was znalazłem. Od 28 sierpnia do 1 września 2023 roku Departament Stanu Sprawiedliwości Skarbu Państwa, a także USAID gościły liderów ukraińskiej specjalistycznej prokuratury antykorupcyjnej SAPO, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy oraz Wysoki Sąd Antykorupcyjny w Waszyngtonie. Zwracam Waszą uwagę na dobór amerykańskiej administracji, Departament Stanu, Najwyższy Sąd Antykorupcyjny w Waszyngtonie i USAID, czyli Jaczejka, która kieruje pomoc wprost do Ukrainy. Więc o czym oni mogli rozmawiać? Dzień wcześniej przed aresztowaniem wrócili na Ukrainę. Aczkolwiek tutaj trzeba rozróżnić, że do Stanów Zjednoczonych poleciało nabój SAPO, a Komorowskiego aresztowało SBU. I tutaj zaczynają się chyba wyjaśniać takie troszkę dotąd niejasne kwestie, czyli próba zatopienia NABU przez Władimira Zełenskiego. NABU to była służba antykorupcyjna, która została wyłoniona po skandalu z Burisma Holding. To był Mykoła Złoczewski, oligarcha jeszcze od strony Janukowycza. Wiadomo, on tam korumpował, takie stanowi prace zdalne dał na przykład synowi Józefa Bidena, jego koledze, ale także Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Tam zachodnich polityków było o wiele więcej. Nic nie udowodniono. Przecież pamiętamy, nawet parę miesięcy temu było jakieś duraczenie o notatce FBI, gdzie republikanie podnieśli larum. Jest na ten temat cisza, tam nic się nie da udowodnić. I jest takie przeświadczenie, to zapewne u części z Was również, że tam był niezłomny ukraiński prokurator, który chciał ten układ zwalczyć i go zwolniono. No otóż to nie jest prawda. W poprzednim odcinku, w którym dokładnie ten temat badałem, wyszło, że prokurator również był umoczony. Sądzę to, wnioskuję to po tym, jak przez jego decyzję uwalniano zamrożone pieniądze na przykład w bankach brytyjskich, by Złoczewski mógł je szybko wyciągnąć. Chłop był umoczony, był wielki skandal i wtedy utworzono NABU, które jak się twierdzi jest pod patronatem Anglosasów. No i coś w tym jest, ponieważ kiedy Władimir Zełenski już w pierwszym roku urzędowania próbował ukręcić łeb NABU, to za nim ujęły się G7 i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W maju bieżącego roku, czyli w 2019, MFW i G7 ostrzegło Kijów, że wprowadzenie zmian do ustawy o NABU może spowodować rewizję polityki finansowej funduszu wobec Ukrainy. Ja nie wiem, jak to się skończyło. Niewykluczone, że Zełenski się przestraszył, jednak tydzień temu byliśmy świadkami nowego podejścia. Otóż prezydent ogłosił, że od teraz, bo to chyba już przeszło, albo za chwilę przejdzie, korupcja od danej kwoty, chyba 24 milionów hrywien. Dla porównania ten dwutygodniowy wałek, który skręcił w zeszłym roku Komorowski, opiewało na 140 milionów hrywien. Wiadomo, to jest cały wałek, tutaj chodzi o dolę do urzędnika państwowego, ale od 24 milionów hrywien korupcja będzie na równi ze zdradą państwową i wszystko w porządku, bardzo, bardzo fajnie. Jednak w takim układzie NABU zostanie zredukowane tylko do spraw mniejszych, do 24 milionów hrywien, a te sprawy, w które są zagrożone
grube misie, będzie już, tymi sprawami będzie się już zajmowało SBU. Według źródeł, na które powołuje się Ukraińska Prawda, po przyjęciu prezydenckiego projektu przez ukraiński parlament, ściganiem korupcji na Ukrainie mogłaby się zająć Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU, obok dotychczas zajmującego się tym Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, NABU. Agencja antykorupcyjna miałaby przestępstwa opiewające na kwoty do 24 milionów hrywien, a SBU zająłby się przypadkami korupcji powyżej tej kwoty. Zdaniem jednego z ukraińskich dziennikarzy śledczych, chęć powierzenia ścigania korupcji SBU wynika z większej kontroli ukraińskiej władzy nad tymi służbami w porównaniu do NABU. Oczywiście Kołomoński nie jest urzędnikiem, więc teoretycznie sprawa jego nie dotyczy, ale nie możemy zapominać, że większość jego wałków była robiona kosztem mienia państwowego i z drugiej strony jakiś urzędnik musiał przymykać na jego proceder oczy. Zapewne nie robił tego za darmo. No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na główną stronę, nie, przepraszam, na zakładkę wideo, gdzie będziecie mogli sprawdzić, czy nie ominął was żaden z ostatnich filmów. Na Twitterze póki co posłucha, no bo zajmowałem się jednak tutaj sprawą Kołomońskiego. Zapraszam was także na kanał, gdzie pykam sobie w gierki. Wleciał pierwszy odcinek Far Cry'a, więc jeżeli ktoś lubi sobie pograć i popatrzeć, to na pewno się nie będzie nudził, a ja od poniedziałku zaczynam rozkręcać na nowo Twittera i wtedy pojawią się odpowiednie linki. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.